Dzień dobry, witam Was w Salonu Klasycznym w Gdańsku. W ten wiosenny dzień, co prawda wiosna ciągle ma minus 5 nocą i plus 5 za dnia, ale już mamy zdecydowanie prawie połowę wiosny. Ten czas, żeby Wam pokazać troszkę z naszej kolekcji butów wiosna-lata. Dużo ostatnio mówiliśmy na YouTubie o naszej kolekcji ubrań, ponieważ jest niezwykła, ale oczywiście klasyczne buty to przede wszystkim buty. I manufaktury zaczynają nam już przysyłać buty, które zamówiliśmy do uszycia na ten sezon wiosenno-letni. Mamy opóźnienie, niestety. Standardowo byliśmy pewni, że w marcu skompletujemy już całość naszej kolekcji, ale jeszcze niestety nie mamy całości. Natomiast już mamy kilka bardzo ciekawych modeli i niespecjalnie warto czekać na to, aż przyjdzie następna, jeżeli któryś z Wam się podoba, ponieważ niektóre modele, które dostaliśmy troszkę wcześniej, właściwie już powoli zaczynają się wyczerpywać. Przede wszystkim chciałem Wam zwrócić uwagę na dwa modele loafersów od Berwicka. Jeden jest na skórzanej podeszwie, drugi jest na podeszwie takiej łączonej. Jeden to oczywiście penny, drugi to tassel. Natomiast oba są na tym samym kopycie i oba z tej samej skóry. To jest zamsz Repello. To trzeba po prostu dotknąć, żeby poczuć, jaki to jest luksusowy, miły w dotyku, piękny zamsz. Kolor powiedziałbym, że średni brąz w kierunku bardziej może nawet ciemnego brązu. Fantastyczny but letni, bardzo miękki, bezpodszewkowy. Ja zaraz Wam to pokażę. Bezpodszewkowy celowo, tutaj nie chodziło o to, że zabrakło nam skóry cielęcej na podszewkę, tylko chodziło o to, żeby on był właśnie taki miękki w środku, miły w noszeniu, przewiewny, taki typowy but właśnie na lato, na skórzanej podeszwie, lub w większości skórzanej. Uważam, że fantastyczny model, naprawdę przepiękny. Druga to również Berwick, to znowu. Właściwie ten sam but, tylko dwa różne modele. Penny Loafer i Tassel Loafer z wysoko polerowanej, to nie jest skóra lakierowana absolutnie, to jest skóra polerowana takimi wysoko obrotowymi szczotkami. Ona też jest bardzo miękka, proszę zobaczyć, to jest naprawdę miękkie. Tutaj pokazuję, żebyście mi wierzyli na słowo, ale to też trzeba dotknąć, bo to jest Goodyear. I poprzednie buty, które pokazywałem i te, to jest klasyczny Goodyear, ale jednocześnie Flex. Po raz pierwszy w Berwicku zamówiliśmy do uszycia Goodyear Flex, czyli bardziej elastyczną wersję Berwicka. Sam mam już 7 par Berwicków, powiększyła się moja kolekcja o jedną parę, zaraz Wam pokażę jaką. Pamiętacie pewnie, że Berwick to jest but, który potrafi na początku dać się trochę we znaki. Wobec tego postawiliśmy na super miękkie skóry, często brak podszewki oraz właśnie takie szycie flexem, elastycznym Goodyearem. Dzięki temu te buty o wiele łatwiej się układają do stopy. I znowu mamy penny i tassel w kolorze czarnym. To są takie buty, które możecie spokojnie założyć na przykład na ślub letni, ale nie tylko. Do garniturów, do marynarek, do jakichś półformalnych spodni, nawet do jeansów i jakiejś granatowej marynarki będą świetnie wyglądały. Oba są na skórzanej podeszwie. Piękny but, typowo letni. Kolejny model, nawet dwa modele. To Penny Loafer z zamszu Janus. Jak wiecie, albo w każdym razie, jeśli nie wiecie, to zapraszam Was do filmu o zamszu, który nakręciliśmy i w tym objaśniamy. Zamsz Janus to jest najlepszy zamsz na świecie i to trzeba dotknąć, żeby się przekonać. To jest jeszcze nawet lepiej niż Repello, chociaż Repello to już jest fantastyczna jakość. I drugi to jest Belgian Loafer z antylopy kudu. Też bardzo miękka, bardzo przyjemna w dotyku. Oba to jest oczywiście Goodyear, ten Flex Goodyear, o którym Wam przed chwilą powiedziałem, czyli elastyczny, bardzo miękka skóra. Również buty w tym wypadku bezpodszewkowe, w tym tutaj mamy podszewkę. Taki model typowo letni, ale który Wam też posłuży wiosną i jesienią. Jeszcze kolejne dwa modele loafersów, znowu od Berwicka, z zamszu. Tutaj mamy taki sportowy model, na krepowej podeszwie, to jest krepowa podeszwa, taka jak często stosuje się w butach Chucka. Model bardziej sportowy i taki półelegancki, ale również o takim bardziej zacięciu smart casualowym niż półformalnym. Tassel Loafer. To jest but, który wybrałem dla siebie, również w naszej kolekcji, też szyty flexem, z zamszu, split toe, derby, klasyczne derby split toe z jasnego zamszu na skórzanej podeszwie. Ja mam zamiar ułożyć je do stopy i być może podzelować, tak żeby móc w nich chodzić też swobodnie jesienią. Jeszcze się nie zdecydowałem, bo jak wiecie, nie jestem wielkim fanem zelowania skórzanych podeszew. Ale kto wie, w
tej chwili układam je do stopy. To jest naprawdę mimo wszystko inna jakość, jeśli chodzi o flex. Łatwiej się to układa. Bardzo fajny but do jeansów, do spodni chino. Typowo letni, ale nie loafy, a derby. Oraz dotarły do nas trzy modele lotników od Berwicka. Te czarne, bardzo podobny model, mieliśmy już. One bardzo się Wam podobały, dlatego zamówiliśmy je do uszycia. Ale oczywiście, jak to my, postanowiliśmy ulepszyć. Ulepszyliśmy, ponieważ ten model ma teraz skrytą podeszwę. Jeżeli ktoś poszukuje lotników na ślub, to jest naprawdę piękna alternatywa dla Santosa. Oczywiście Santos to jest dalej podwyższej klasy niż Berwick, no ale też jest o 500 zł droższy niż ten but. A tutaj mamy piękną krytą podeszwę, dobrą cielęcą skórę, ładną, taką dynamiczną linię, dynamiczne kopyto, fantastyczny but do formalnego garnituru, a nawet smokingu. Poszliśmy o krok dalej, zamówiliśmy te same buty, też na krytej podeszwie. No popatrzcie, jakie to jest piękne po prostu. Ja wiem, że może wyglądam trochę dziwnie, kiedy zachwycam się podeszwami do butów, ale to jest po prostu dla mnie takie małe dzieło sztuki, przez Berwick zrobione. I znowu mamy dwa kolory. Średni brąz i taki kuerot, który też bardzo lubicie. Taki jasny brąz. Jeżeli ktoś chciałby na przykład do mniej formalnych garniturów, do jakichś szarych garniturów, do niebieskich garniturów, do jakiegoś ślubu na przykład o charakterze rustykalnym na świeżym powietrzu, to też będą fantastyczne buty, piękne i naprawdę w bardzo dobrej cenie. Pamiętajcie, że lotnik jest zawsze trudniejszy do wykonania. To jest but uszyty z jednego kawałka skóry, żadnych przeszyć. Lotniki szyją tylko najlepsi szewcy z najlepszych skór. Tutaj się nie da nic zamaskować. Jest tylko jeden szew. Nie da się żadnych niedoskonałości przykryć szwem gdzieś kaptą czy gdzieś na kwaterach. Tu wszystko musi być idealne. Trzeba idealnie też dopasować tą skórę na kopycie, kiedy się już je naciągnie. Dlatego lotnik jest zawsze trochę droższy od klasycznych butów, na przykład Oxfordów Capto. Ponieważ jest po prostu dużo, dużo trudniejszy do wykonania. Ja bym pokazać jeszcze Wam dwa modele, które już być może widzieliście, bo są w naszej ofercie. To jest Partigiani. To jest Partigiani Oxford z zamszu, bardzo wysokiej jakości. Na skórze, na skórzanej podeszwie, która jest nazywana skórą słonia. Teraz tutaj wszystkich uspokajam, to nie jest skóra słonia, nie zamordowaliśmy małego słonika. To jest po prostu byczy kark, ale tak zrobiony, że jest bardzo wytrzymały na ścieranie, a jednocześnie bardzo elastyczny. Popatrzcie. To jest taki but. To można to po prostu schować do kieszeni i teraz właśnie iść na spacer z butem w kieszeni. Szyty jest metodą bolońską, czyli tą najbardziej wyrafinowaną odmianą Blake'a, bardzo elastyczną. Jak widzicie, no zgiąłem go i się wyprostował. Nie uszkodziłem tego buta. Zrobiłem to wszystko na żywo. Więc bardzo elastyczny, bardzo fajny but. Jeżeli się go założy na stopę, to nie chce się ściągać. W tym bucie czujecie się jak w kapciach. Mówię to o tym, ponieważ nie za bardzo nawet go w jakiś sposób reklamowaliśmy, a każdy klient, który przychodzi, który zakłada te buty, już z nich wychodzi, więc już zaczyna Wam brakować rozmiarówki. Jeżeli ktoś chciałby mieć te buty, też kryta podeszwa, przepiękna. Tak jak powiedziałem, bardzo wytrzymała, to zapraszam. I drugi but to jest oczywiście nasz sneakers bezpodszewkowy, z pięknej skóry groszkowej. Też zaczyna brakować już egzemplarzy, też klienci w nich wychodzą bardzo chętnie, też im się bardzo podoba. Choć osobiście, gdybyście się mnie zapytali, to moim faworytem jest ten sneaker. To jest nasza odpowiedź na sneakersa Alexandra McQueena. Chociaż pewnie Alexander McQueen nie wie, że mu odpowiedzieliśmy naszym sneakersem. Tyle, że on ma sneakersa po 5000 zł, my mamy po 1000 zł. Też przepiękna skóra, to jest anilina, tak zwany shadow leather. Ona jest pokryta takim bardzo, bardzo cienką powłoczką ochronną, która sprawia, że ten but łatwo wyczyścić. Tego nie widać w ogóle, to trzeba dotknąć, żeby poczuć, że jest jakaś powierzchnia ochronna. Natomiast to jest czysta anilina, czyli najwyższej jakości skóra. Piękna podeszwa z takimi właśnie zdobieniami w stylu Alexandra McQueena. Dwie wstawki granatowe, które mi się osobiście bardzo podobają. Będą świetnie pasowały na przykład do jeansów czy do granatowych spodni, ale również do jasnych, beżowych chinosów. To jest mój osobisty faworyt. Uważam, że najładniejszy sneakers, jaki kiedykolwiek mieliśmy w klasycznych butach, nie wyłączając tego sneakersów Santosa. Tak jak powiedziałem, mamy już sporo butów z kolekcji wiosna-lato. Czekamy na następne, nie będę ukrywał. Pamiętajcie, że my zawsze szyjemy krótkie serie, krótkie linie. Tych egzemplarzy nie ma
100 czy 200, ich jest 20-30, więc może być tak, że jeżeli dojdzie cała nasza kolekcja, ona pewnie będzie gdzieś w drugiej połowie kwietnia już cała, to tych modeli, które Wam się teraz podobały, może już nie być. Zapraszamy więc, przyjdźcie do salonów, przymierzcie, są na różnych kopytach i wybierzcie coś dla siebie. Oczywiście, tradycyjnie, proszę o subskrypcję, proszę o polubienie, o komentarz, napiszcie, który z tych butów najbardziej Wam się podobał. Napiszcie też dla mnie, który ze sneakersów Wam się bardziej podobał. Czy ten biały, taki w stylu Trumpka ze skóry gorzkowej, czy właśnie ten Shadow Leather, który Wam pokazywałem. W klasycznych butach mamy tutaj spór. I niestety w tym sporze ja przegrywam, ponieważ większość z nas twierdzi, że te ze skóry gorzkowej mi się bardziej podobają. Ja właściwie sam bronię honoru tych butów, które Wam pokazywałem, więc miło by było, jakbyście się podzielili swoją opinią i żeby chociaż jedna była taka jak moja. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku.